witajcie z tej strony z Maslow. Witam Was dzisiaj znowu z powrotem u siebie w pokoju. Dzisiaj sprawdzimy sobie, jak wiele jesteśmy w stanie zyskać, jeżeli chodzi o temperatury w obudowie, przez jej zmianę. No miałem troszeczkę przygód ostatnio z kartami graficznymi, które strasznie się grzały. Jednym z powodów, dla których na przykład Radeon R9290 strasznie mi się grzał, było to, tak? Patrz obudowo. No właśnie był ten Fantex Eclipse P400. I też niektórzy z Was często podsyłali mi taki pomysł, że hej, pewnie jakbyś zmienił obudowę, to byłoby lepiej. No to dzisiaj sprawdzimy, czy faktycznie będzie lepiej. Postanowiłem, że całkiem spoko będzie sprawdzić od razu trzy rzeczy. Mianowicie tak. Po pierwsze chcę odpalić kartę graficzną w takim wymiarze, jak jest ona teraz. Pomyślałem, że zrobimy sobie i kartę graficzną, i procesor przy okazji, skoro już robimy takie testy temperaturowe. Zrobimy tak. Będzie 10 minut katowania furmarkiem karty, będzie 10 minut katowania Prime 9.5 procesora. Sprawdzimy potem, jakie będą temperatury. Następnie z tej obudowy, to se ściągnę na razie, z tego Fantexa, można w prosty sposób zdjąć front panel. I ten front panel tutaj ma różne takie filtry kurzowe i one troszeczkę przeszkadzają temu przepływowi powietrza, ale nie jakoś bardzo, no nie jest to praktycznie w ogóle odczuwalne. Koniec końców ten front panel, przez to, że on jest prawie taki całkowity, tu tylko ma wloty, no troszeczkę mi blokuje ten przepływ powietrza i mimo, że mam 5 wentylatorów w tej obudowie, no to ten przepływ powietrza jest naprawdę przez to kiepski. Więc zrobimy sobie kolejne testy prime'em i furmarkiem z otwartym front panelem, a także zrobimy sobie jeszcze testy po drobnym undervoltingu karty graficznej zgodnie ze wskazówkami Erona, które dał mi jakiś czas temu, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać troszeczkę lepsze temperatury. Sprawdzimy, jak to w ogóle wypada przy zamkniętej obudowie. Tak więc będzie troszeczkę testów i mam nadzieję, że sam sobie odpowiem na pytanie, czy rzeczywiście zmiana obudowy coś tutaj daje. Już wcześniej to sprawdzałem, nie na tak dużą skalę, ale no temperatury były dużo lepsze i wentylatory o wiele cichsze. Sprawdźmy. Okej, tak więc już nam tutaj troszeczkę furmark pochodził i mamy tutaj 83 stopni i około 2800 obrotów na minutę. Oczywiście obudowa jest tutaj cała zamknięta, u góry nic tu nie jest przyblokowane, tam z tyłu mamy troszeczkę miejsca, więc to też nie powinno być problemem. No to teraz dorzucimy jeszcze Prime'a 9.5 równolegle z furmarkiem, tak żeby zasymulować jakby całościowe użycie. Ok, tak więc mamy już 21 minut stres testu, jak widzicie na CPU już mam 91 stopni, na grafice 85 przy 3000 obrotów. Oczywiście tutaj obudowa jest zamknięta, tak więc teraz zajmiemy się undervoltingiem karty graficznej. Z moich informacji, które dał mi Aaron, najlepiej jest ustawić power limit tutaj na 80, oczywiście temp limit ustawimy sobie taki sam jak był. A także możemy tutaj ustawić troszeczkę więcej megaherców na rdzeniu. I Aaron tutaj sugerował, żeby to było od 100 do 150, ale w moim przypadku nawet na plus 200 MHz karta graficzna wydaje się stabilna i wtedy jakby nie mamy w ogóle strat z kuli wydajności, a mamy duży zysk, jeżeli chodzi o temperatury. Tak więc odpalamy furmarka i sprawdzamy. Po undervoltingu po 10 minutach, jak widzicie, mamy zaledwie 79 stopni, no a mamy też przy tym 2000 obrotów na minutę, więc jest to no, nieporównywalnie mniej. Teraz dorzućmy jeszcze furmarka. Ok, teraz mamy tutaj po kolejnych 10 minutach razem z Prime'em 9.5, jak widzicie, mamy o 2 stopnie niższe temperatury na procesorze. No i tutaj temperatura na karcie jest również 79 stopni, mamy zaledwie o 100 obrotów na minutę wyższe obroty na wentylatorach karty, oczywiście obudowa dalej zamknięta, teraz sobie otworzymy obudowę i zobaczymy, jak to będzie. Minęło 10 minut, mamy otwarty front panel i jak widzicie mamy temperatury w wysokości 81-82, przy czym obroty na wentylatorze znacznie zmalały. Teraz dowalimy jeszcze Prime'a 9.5 i zobaczymy. Ok, po 20 minutach furmarka i
Prime'a 9.5, jak widzicie, temperatury na procesorze wynoszą zaledwie 77 stopni. Zaledwie oczywiście w stosunku do tych 91, które były wcześniej. Jak widzicie, karta graficzna, w ogóle nic się nie zmieniło w tej kwestii, a wcześniej również mieliśmy podwyższone. Obudowa, którą tutaj mam, to jest obudowa firmy FSP, konkretnie jest to model CMT340. Swoją drogą widziałem test tej obudowy u Wave PC i wypadła ona całkiem spoko, więc pomyślałem, że czemu by jej nie sprawdzić. Jak widzicie, obudowa przyszła do mnie tak, jest zapakowana w takie kartonowe dzyndzle, więc raczej nic jej nie powinno być. Teraz ją wyciągnę. Okidoki. Okidoki. Cyk. No nie było łatwo. A, bo z masło to ty byś musiał iść w ogóle na siłkę. Juhuhu, ale ona jest malutka. Dzień dobry. O wiele krótsza niż tamta moja. Więc pewnie tutaj wejdzie jak coś, to mniejsza chłodnica u góry, w razie gdybyśmy chcieli mieć IO. Ja na szczęście IO nie mam póki co. Dopiero za jakiś czas się planuję wyposażyć. Ok, całkowicie wykręcane śrubełki. Trzy wentylatory na froncie. Jeden tutaj. Myślę, że spokojnie będę mógł tutaj zamontować jeszcze dodatkowo te moje dwie Sigmy, więc byśmy mieli w sumie 6 wentylatorów w obudowie. Spoko. Okidoki, tak więc budka mała. Na pewno mniejsza. Mam nadzieję, że moja karta tutaj wejdzie raczej bez problemów. Ok, tak to wygląda z drugiej strony. Tutaj mamy nasze kontrolery do wentylatorów. Całkiem spoko, bo na obudowie tutaj też mamy cały układ do RGB. Tu dodatkowy Molex widzę do zasilania. Także to stary Molex. Ok, więc zasilanie starym Molexem, tak dziwnie trochę. Tutaj mamy takie rozwiązanie, że sobie przykręcamy najpierw ramkę do naszego zasilacza, a potem tą cały zasilacz razem z ramką przykręcamy osobno. Tak to wygląda z tyłu. Muszę tu jeszcze zrobić troszeczkę porządek w kablach. Nie wiem, czy mi się to, kurde, wszystko tutaj zmieści, bo powiem wam, jeżeli chodzi o cable management, to przez to, że tutaj... Szkoda, że nie ma jakichś rzepów. Szczerze mówiąc, to w Fantexie było fajne, że były różne rzepy. Oczywiście mamy trytytki do dyspozycji, no ale rzepy to jednak nie to samo co trytytki, rzepy lepsze. Z rzeczy, które mi się tak średnio podobają, to sposób montowania karty graficznej, ponieważ bez śrubokręta się nie obejdzie niestety, i tutaj są normalne śrubki. Trochę bardziej mi się podobało w Fantexie to, że mogliśmy tą kartę graficzną jakby bezśrubokrętowo wymontować. No w moim wypadku, gdzie ja testuję trochę rzeczy, jest to no, fajniejszy proces. Tutaj wymaga odkręcenia no, 4 śrubek w tym przypadku. Ale tak ogólnie całkiem spoko. Ciekawy również, myślę, patent z mocowaniem tego dysku twardego, tutaj 2,5-calowego, nie jest to SSD akurat. Całkiem spoko, myślę. Myślałem, że to będzie trochę gorzej wyglądać, ale prezentuje się całkiem ładnie i wygląda to w porządku, myślę. Tutaj też nam prześwituje zasilacz. Wsadziłem sobie tutaj Sharkuna semimodularnego, bo stwierdziłem, że skoro już robię przeprowadzkę, to stwierdziłem, że wrzucę tego Sharkuna, bo jest po prostu lepszy niż ten Be Quiet, którego tam miałem. Ok, tak więc katuję kartę furmarkiem przez jakieś 10 minut. No i mamy 84 stopnie, prawie 3000 obrotów. No tak więc wygląda to bardzo... Więc wygląda to nawet chyba kapeczkę gorzej niż w Fantexie. Tutaj obudowa, żeby nie było, mamy 5 wentylatorów, tak, 6, przepraszam, tu mamy 3, 1 i tu 2 jeszcze u góry te Silentiumy. No i tak to wygląda. Dorzucę jeszcze tego Prime'a i zobaczymy. Ok, 20 minut, Furmark plus Prime, 92 stopnie na procu, 85 na karcie. No to są duże temperatury, średnio o 1 stopień więcej niż w przypadku Fantexa. No i słuchajcie, no już minął też jakiś czas, ja się z obudową troszeczkę bardziej zakolegowałem. No i postaram się wam powiedzieć też coś o niej, no żeby nie było, że to jest tylko, rozbiega się tutaj o temperatury. Tak więc jest to obudowa FSP CMT340. Wchodzą tutaj również płyty główne w formacie ATX. No więc wchodzą tutaj nawet największe płyty główne bez żadnego problemu. GTX 980, który również do małych nie należy, bez problemu się mieści. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o tą budowę, to troszeczkę jestem zawiedziony tymi temperaturami. Myślałem, że to będzie wyglądać troszeczkę lepiej.
Niektórzy z Was mogą powiedzieć, że dlaczego myślałem, że troszeczkę lepiej, przecież tutaj jest szkło na froncie, więc powinienem się był spodziewać. Otóż, moi drodzy, nie do końca, ze względu na to, że jak popatrzycie sobie tutaj, jak jest ta szczelina, tutaj jakby w ogóle nie ma żadnych filtrów antykurzowych, więc to jest troszeczkę taki... Myślałem, że to będzie zaleta. Zaleta taka, że obudowa będzie się lepiej chłodzić. No niestety obudowa nie chłodzi się lepiej. No i też troszeczkę to przemawia na niekorzyść, bo jest ryzyko, że obudowa się będzie dość szybko kurzyła. Na pewno ciekawym rozwiązaniem jest montowanie tych dysków 2,5-calowych na froncie. Jest to rzecz, którą pierwszy raz przynajmniej widzę w obudowach. Może dlatego, że nie widzę za dużo obudów zwykle. Jeżeli chodzi o górę obudowy, jest całkiem spoko. Mamy tutaj magnetyczną taką pokryweczkę. Bardzo w porządku. Tam u góry mieszczą się dwa wentylatory 120 mm, więc jest to całkiem spoko. Ja sobie oczywiście te moje Sigmy zamontowałem. Powinna się też zmieścić chłodnica 240 mm, myślę, bez problemu. Jest tam na tyle miejsca, więc to powinno normalnie wejść. Troszeczkę jestem zawiedziony tymi temperaturami. No spodziewałem się, że przez to, że będziemy mieli więcej wentylatorów, koniec końców będzie to obudowa, która zapewni mi lepsze temperatury i lepszą kulturę pracy. No okazało się, że średnio jest to gorzej o 1 stopień Celsjusza. Czy to dużo? No, raczej nie. Co na pewno na plus, to moim zdaniem wygląd. Wygląd mi się bardzo podoba, wiem, że jest to kwestia bardzo subiektywna, ale z drugiej strony jakoś nie jest mi smutno z powodu tych temperatur, właśnie przez to, że ta obudowa mi się tak mega podoba. No nie wiem, to jest oczywiście kwestia gustu, o gustach się nie dyskutuje, aczkolwiek no, mi się bardzo podoba, więc ja jestem w każdym razie z tej obudowy bardzo zadowolony. Tak więc, moi drodzy, dzisiaj taki odcinek troszeczkę inny niż zwykle, bo raczej nie robię testów obudów i raczej nie mam zamiaru robić tego na dłuższą metę. Aczkolwiek myślę, fajnie jest pokazać coś takiego, co robię do swojego komputera, co gdzieś tam jakoś wypływało z pobudek może nie tyle wizualnych, co też temperaturowych. No jak to z temperaturami wyszło, to każdy wie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnych. Na razie. Cześć.